Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, którzy razem ze mną pochylacie się nad kartami Ewangelii. Jak wspominaliśmy, kończy się rok liturgiczny, chociaż kalendarzowy jeszcze troszeczkę potrwa. Natomiast dzisiaj 33. niedziela w ciągu roku, jeszcze 34. uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata i nowy rok liturgiczny zaczynamy pierwszą niedzielą Adwentu. Ale zanim Adwent, zanim przygotowanie się na przyjście Chrystusa, właśnie Chrystus dzisiaj nas przestrzega przed tymi, którzy będą nas prześladować. Posłuchajmy zatem Ewangelii świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swojej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Kochani, Ewangelia trudna, trudno się jej słucha. Z takim sercem przepełnionym lękiem, strachem, bo to Chrystus zapowiada, co się będzie działo przed końcem świata. Słyszeliśmy trzęsienia ziemi, głód, powodzie, kataklizmy. Królestwo powstanie przeciw królestwu. Wszyscy będą się nawzajem oskarżać, wszyscy będą sobie dokuczać. Jak Chrystus mówi w Ewangelii, nawet ci najbliżsi, wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele. Straszne rzeczy, przykre rzeczy. Ale te ostatnie zdanie: i z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Nienawiść to coś przykrego. Jak można kogoś nienawidzić? A my będziemy w nienawiści u wszystkich z powodu imienia Jezusa Chrystusa. Ale i tu pocieszające słowa: ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Przez swoją wytrwałość. Kochani, czy my jesteśmy wytrwali? Może trzeba się tego nauczyć. Nieraz bywa tak, że coś nas boli, coś nam dokucza, gdzieś strzyka. I kochani, i wtedy pytanie: jak długo jeszcze? Ileż można cierpieć? Ileż można znosić tego bólu? Jesteśmy wtedy niewytrwali. A przecież Chrystus o wiele więcej cierpiał i wytrwał. Wytrwałość. Zaczynamy coś robić, coś działać. Odchodzi ta chęć, przechodzi nam, mówimy, taki słomiany zapał. Już nie mamy chęci. To taka wytrwałość. Nie jesteśmy wytrwali w tym, co robimy. A Pan Jezus mówi, że dzięki tej wytrwałości możemy ocalić swoje dusze. Ale wytrwałości, wierności Jemu.
bo rzeczywiście czasy trudne. Każdy może powiedzieć, no każdy wiek z historii Kościoła, też z historii ogólnej, możemy powiedzieć, że nie był wiekiem łatwym. Zawsze były jakieś trudności, jakieś wojny, nieporozumienia, wyprawy krzyżowe i inne. To były trudne czasy. Owszem, ale ten wiek, w którym my teraz żyjemy, też nie należy do łatwych. I kochani, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa prześladowano chrześcijan, prześladowano wyznawców Chrystusa. Wiemy z historii, że rzucano lwom na pożarcie, krzyżowano, palono w ogrodach, jakby Neron, słynne ogrody Nerona, gdzie chrześcijan podpalano, żywe pochodnie, prześladowano, ukrywali się w podziemiach, w katakumbach, ale wytrwali w wierze, wytrwałość w wierze. Możemy z nich czerpać przykład. Z pierwszych chrześcijan, bo to dzisiaj też prześladowania. Może nikogo z nas nie będą rzucać lwom na pożarcie, może nie będą nas krzyżować czy robić żywych pochodni z nas, ale też dzisiaj Kościół jest prześladowany. Dziś prześladuje się chrześcijan słowem. Cały Kościół, duchowieństwo. Wystarczy otworzyć gazety, włączyć telewizor, różne serwisy informacyjne. Tyle się brudu wylewa dzisiaj na Kościół. Tyle się zła dzieje. Złe słowa, przykre słowa. Słowa, które ranią. Nie wszystkie są sprawdzone, nie wszystkie są potwierdzone. Nie wszystkie są prawdziwe. To jest prześladowanie dzisiejszego Kościoła. To jest prześladowanie nas. Dzisiaj biczują nas słowem. Siostro i bracie, czy byłeś kiedyś w sytuacji, że ktoś może mówił źle o Kościele, o Ojcu Świętym, o wierze naszej? Czy miałeś odwagę stanąć w obronie? Czy miałeś odwagę powiedzieć coś w obronie wiary? Czy milczałeś, spuściłeś głowę, udawałeś, że nie słyszysz? Nie wytrwałeś w wierze. A wiara została dana każdemu z nas. Jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy włączeni do wielkiej rodziny dzieci Bożych. Jesteśmy dziećmi Pana Boga. Wszyscy tworzymy Kościół. Jeżeli ktoś opluwa Kościół, to opluwa też i ciebie, siostro i bracie. Bo ty jesteś żywym kamieniem w tym Kościele, nie budowli, jaką tu mamy za sobą. Nie Kościół zbudowany z takich kamieni, z cegieł, z betonu, z pustaków, tylko żywy Kościół, żywe ciało mistyczne, Chrystus. My tworzymy ten Kościół, my tworzymy to żywe ciało. Więc jeżeli prześladują Kościół, opluwają ciebie. Czy masz tyle siły, tyle wiary w sobie, aby stanąć w obronie Kościoła i wiary? Bo Chrystus to wszystko przewidział. Nawet najbliżsi będą ci dokuczać. Przyjaciele, bracia, siostry. Królestwo przeciw królestwu. Z powodu mego imienia, Jezus mówi, będziecie prześladowani. On to zapowiedział, on to wiedział ponad 2000 lat temu. Ale kochani, daje nam nadzieję i zachęca nas, byśmy wytrwali, byśmy nie ustawali w tej naszej wierze. I choćby nasza wiara była jak ziarnko gorczycy, to już będzie dobrze. Siostry i bracie, kiedy ten rok kościelny kończy się, kiedy masz świadomość tego, jak dzisiaj Kościół jest atakowany i ty jesteś częścią tego Kościoła, to pomyśl sobie, jaka jest moja wiara. Czy jest choćby taka malutka jak ziarenko gorczycy? Jeżeli jest chociaż taka mała jak to ziarnko, Bogu dzięki. Bo z tego ziarnka gorczycy wyrasta wielkie drzewo, które przynosi owoce. Więc może swojej małej wiary, którą może nie doceniasz, której może nawet nie wiesz, jak ona jest ważna dla ciebie, może być piękny owoc. Ale trzeba nam wytrwałości. Siostro i bracie,
A więc w obliczu różnych przeciwności, w obliczu różnych prześladowań współczesnego świata, XXI wieku, nie ustawaj w wierze, wytrwaj do końca, bo Pan Jezus mówi, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I to zbawienie, jak mówiłem już nieraz, to jest cel, cel, do którego my wszyscy zdążamy. Obyśmy się mogli razem z Chrystusem spotkać w niebie, aby mógł nam powiedzieć, byłeś wytrwały w wierze, pomnażałeś swoją wiarę i w tym kończącym się roku wiary, który ogłosił papież Benedykt XVI, jeszcze mamy szansę tę wiarę przymnożyć i wołajmy, Panie, przymnóż nam wiary. Niech ta wiara nasza będzie mocna, silna, na trwałych fundamentach, obyśmy nie ustali w drodze do domu Ojca. Tego, kochani, i Wam, i sobie życzę, bo wszyscy potrzebujemy tej siły z wysoka. Szczęść Wam Boże!